Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam na króciutki filmik, w którym pokażę, w jaki sposób dokładnie czyszczę swój dywan, który wygląda właśnie tak i możecie zobaczyć tam, zwłaszcza w tej górnej części tego dywanu, jak bardzo jest brudny i to jest zasługa mojego kochanego pieseczka, który pewnego razu gdzieś się w czymś wytarzał, po czym stwierdził, że wytrze się o ten jasny dywan. Miłego oglądania! I to są środki, których użyję. Ja je testuję już od jakiegoś czasu i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona ich skutecznością. Oczywiście pamiętajcie, jak używacie czegoś pierwszy raz, to zawsze czytajcie dokładnie instrukcje, sprawdzajcie na jakichś takich małych, niewidocznych powierzchniach, żeby nic się nie zrobiło Wam z czyszczonymi rzeczami. Ja póki co nie miałam żadnych złych przygód z tymi środkami, więc jak najbardziej mogę Wam polecić. Ja robię to u siebie, więc jakoś nie zabezpieczam podłogi. Ona później może być z takim jakby białym nalotem. Mi to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ ja i tak staram się na bieżąco podłogę wycierać, bo to jest drewno i żeby też to wszystko nie zamoczyło się za bardzo. I tak jak widzieliście, najpierw pre-sprayem psikam dokładnie, używam do tego takiej butelki ciśnieniowej, szczotką i zostawiamy to na kilka minut. Jeszcze gdzieniegdzie, jeśli macie oczywiście taką możliwość, to możecie cały dywan, łóżko czy cokolwiek tam czyścicie. Przejechałam właśnie szczotką na wkrętarce. Uwielbiam ten sposób, ponieważ no niesamowicie przyspiesza pracę i mam wrażenie, że to jest jakoś tak dokładniej wyczyszczone. I po tych kilkunastu minutach przechodzimy już do czyszczenia odkurzaczem. Tu jest już rozrobiony ten drugi środek. Wszystko miejsce po miejscu, kilkakrotnie przejeżdżam i potem jeszcze kilka albo nawet kilkanaście razy odkurzam już bez psikania, tylko po to, żeby jak najwięcej tej wody wyciągnąć. Tutaj nie wiem, co się z moim aparatem zaczęło dziać. Nie mam zielonego pojęcia po prostu. Także no, przez chwilę będą takie drgania. Środek generalnie dywanu, tak jak widzieliście, traktowałam odkurzaczem tym dużym. Natomiast te wszystkie brzegi i te miejsca, gdzie były takie czarne, no to stwierdziłam, że jednak wspomogę tutaj trochę się tym ręcznym. No i tak wygląda woda po tym jednym dywanie, więc możecie sami zobaczyć, że jest po prostu prawie czarna, ohydna i obrzydliwa. Ja mam możliwość wyrzucenia tego dywanu na trzepak, żeby sobie dosechł i tak prezentuje się już wyczyszczony. Te ciapki to nie jest brud, tylko ten dywan po prostu tak się zmienia pod wpływem, jak się po nim chodzi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa! Are closing.